Ale kurde co? Nie masz jak wejść, bo hammer ci blokuje? Nie. Aha. No to Podlasie trip czas zacząć. Jak widać, sprzęt. A to taki w sumie dobry przyczynek do tego, do tych, co piszą, że o, tani rower to już nie do jazdy, tylko byście jeździli na tych drogich rowerach i pisali o nich recenzje. A patrzcie, to tu na dachu za bestie stoją. Słynny zimowy złom. Słynny Triban 100, który mało kto wierzył, że naprawdę go mamy w domu, a mamy. I co? Płasko będzie, to wystarczy. I 53-18. Jeden bieg, to jest patent. A to jeszcze o tym trochę wam opowiem przy okazji. A my lecimy na Białystok. No nie? Wiadomo. To jest w ogóle śmieszna historia z tą wyprawą, bo naprawdę w sumie człowiek to w tym roku już ponad 3 miesiące spędzone gdzieś za granicą, a nigdy w życiu nie byłem na Podlasiu. Nie byłem tu nigdy na Helu na przykład. Było ciekawie. Gdzie jeszcze nie byłem? Trzeba to nadrobić. Trzeba nadrobić, no. To jest śmieszny człowiek. Cudze chwali swego nie zna. Więc trzeba będzie troszeczkę nadrobić. Nie wiem, piszcie w komentarzach, gdzie w Polsce powinienem się koniecznie wybrać. Co mnie może zaskoczyć. Tak. Teraz idzie Podlasie. Ostatnio poznałem bardzo miłego kolegę z Elbląga. I też wszystko brzmiało całkiem obiecująco w jego relacji. Więc też może historią Polski do widzenia. W ogóle gdzieś tam jakoś bliżej jeszcze tego Kaliningradu i tak dalej. To niedaleko właśnie Polski B. No, dlatego nie tak. Bo Elbląg to jest takie, wiesz, B. Elb. To jest jak, czy znasz kolegę... Nie, raczej myślałem, że E. A czy znasz kolegę na F? F w środ, no... Tym suchym żartem przenieśmy się tutaj stąd. W ogóle Kasia, musimy powiedzieć, że ty jesteś tym tajemniczym testerem Between Tribana 100 i osobą, która, dzięki której mogę mówić, co w tym rowerze jest nie tak, bo ten filmik w ogóle zbiera dziwne komentarze w sumie. Super rower. Super rower, no. Tylko trochę za mało na nim jeździsz, ale... Co tu się dzieje? Dumni z Białego Stoku. A teraz mogę to powiedzieć, wiem, co teraz ciekawe, czy ktoś wie, że musi paść to zdanie albo ta piosenka. Moje życie to Białystok. Miasto to Białystok, a moje życie to Białystok, a moja miłość to... Dobra, dość tych żartów i skojarzeń ludzi z południa na temat Białego Stoku. Fakt jest faktem, naprawdę dla wielu z nas Białystok kojarzy się głównie z Krzysztofem Kononowiczem. Natomiast faktycznie jest tak, że mało po prostu wiemy o Podlasiu. Ja wiem o Podlasiu mało. To jest rejon Polski, do którego nigdy nie mogłem trafić. Zawsze wynosiło mnie albo na Mazury, albo mnie wynosiło gdzieś na północ, jeżeli już, albo na zachód, albo na południe, no bo stamtąd jestem, a jakoś na Podlasie trafić nie mogłem, więc to jest moja pierwsza rowerowa przygoda z Podlasiem. Już pierwsze traki na Strawie narysowane, pierwsze trasy przygotowane, od jutra coś kręcimy. To nie jest trening, to nie jest kolarstwo. Przyjechaliśmy tutaj sobie po prostu pojeździć na rowerach. Rowery są jakie są, specjalnie z premedytacją wziąłem mój miejski zimowy rower po to, żeby po prostu sobie pojeździć, nie spieszyć się i zobaczyć też, ile jestem w stanie na nim jeździć, bo takie małe wyzwanie, nie sztuka jeździć ciągle na tym samym fajnym, wypasionym, zawsze przygotowanym rowerze. Fajnie czasami zobaczyć, jak to jest wrócić do korzeni, do jednego biegu i do prostego roweru z czasów takiej trochę początku mojej przygody rowerowej szosowej, bo ja pamiętam jeszcze mój pierwszy rower szosowy, który w sumie też miał jeden bieg, bo był takim składakiem zrobionym z roweru MTB. Miał kierownicę baranek, miał w ogóle V-breaki, miał kład 26 cali, bo był na bazie roweru MTB. I pamiętam, że dał mi mnóstwo przyjemności. Ja sobie w tym roku stwierdziłem, że będę odwiedzał różne ciekawe miejsca w Polsce właśnie z moim miejskim zimowym rowerem złożonym za chyba 8 stówek, czy jakoś tak, mniej niż 1000 zł, łącznie z częściami, z składaniem i tak dalej. Mam zamiar zobaczyć, jak długo dam radę z tym rowerem Polskę zwiedzać, więc od jutra kręcimy, zobaczymy, jak tutaj się da kolarstwo szosowe uprawiać na Podlasiu, no i zobaczymy, jak te stereotypy i skojarzenia człowieka z południa mają się do rzeczywistości podlaskiej, więc mam nadzieję, że od jutra już zobaczycie jakieś fajne wrzutki z Podlasia, no i przy okazji oczywiście wejdźcie na mojego Instagrama i Strawę, bo tam na pewno będzie dużo fajnych zdjęć i materiałów stąd, czyli z Podlasia.
everything about you.